Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na aktualizację, tym razem czwartkową. No czasem, tak jak Wam pisałam wczoraj, przestrzeń nie daje rady, żebym wszystko obskoczyła w ciągu jednego dnia, więc są takie momenty, kiedy czasami te aktualizacje nie wychodzą wtedy, kiedy mają wyjść, ale dzisiaj już mi się udało. Więc słuchajcie, więc jak zwykle zerkam na notatki. Fajne rzeczy się dzieją na przestrzeni, dlatego że w wyniku tego uspójnienia, które cały czas zachodzi, te treści rzeczywiście się zaczynają gromadzić i ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Więc najpierw zacznę od tych dobrych wiadomości, bo trochę są plusy i minusy, jak zwykle na przestrzeni tego, że jest uspójnienie treści. Więc dobrze, więc zaczniemy od tego, że zaczynamy się robić społecznie bardziej uspójnieni. Czyli dzięki temu, tak jak Wam ostatnio już mówiłam, że gdzieś tam takie treści w nas odchodzą, jak zazdrość, zawiść, próżność, chęć wtykania nosa w nie swoje sprawy, zarządzanie, takie typowo drugopoziomowe zarządzanie też już gdzieś odchodzi od nas. Już nie mamy takiej potrzeby narzucania innym swojej woli i też gdzieś nie mamy, inni też już nam się tak nie wtrącają, czyli stawiamy tą taką ścianę, taką postawę, taką pozycję dosyć zdecydowaną i bierzemy tylko od tej drugiej strony to, co na rzeczywiście przyjemnie, fajnie, a cała reszta jakichś takich plotkowań, wnikania w jakieś takie nieprzyjemne, nie twoje, nie moje sprawy, już w tej chwili jest to wręcz nie wypada. Oczywiście plotkowanie rzecz ludzka, ale zaczyna to się robić coraz bardziej takie passé, więc w nas samych to drugopoziomowe budowanie relacji, między innymi polegające na obgadywaniu koleżanek z pracy, już też robi się takie nieadekwatne, więc już te treści w nas zaczynają zamierać, zanikać i zaczynamy szukać innych nici połączeń między nami, czyli budować te relacje na tym wyższym poziomie, czy na tym trzecim poziomie. Zaczynamy rozmawiać bardziej o sobie, o tym, co byśmy chcieli. Szukamy tych wspólnych elementów raczej na tych takich wewnętrznych treściach, czyli chętnie zaczynamy się dzielić z innymi swoimi słabościami, swoimi nieciągłościami, opowiadamy o tym, nie przestajemy się wstydzić i bać mówienia o sobie, nawet nie to niekoniecznie super w superlatywach, tylko zaczynamy już być otwarci na takie dzielenie się ze sobą, na przykład swoimi słabościami, co z kolei raz, że wzajemnie budujemy tę relację w sposób szczery i prawdziwy. A to się właśnie bierze z tego upadającego drugiego poziomu. Także ten drugi poziom to nie są tylko bez przerwy wyskakujące lęki, tylko to też jest właśnie ten upadek, czyli z jednej strony ta zazdrość, zawiść i tak dalej. Tego już nie ma, to się już zrobiło takie zupełnie, powiedzmy, niemodne. Tak teraz wręcz to w drugą stronę, czyli chęć jakby to, co przerobiliśmy przez siebie przez ostatnie kilka miesięcy, pozwala nam na takie otwartą przubicą spoglądanie się sobie samemu prosto w oczy, czyli już jesteśmy sami ze sobą w lepiej utożsamieni niż jeszcze byliśmy, powiedzmy, rok temu. Przestaliśmy się bać samych siebie, czy przynajmniej ten proces oczywiście trwa, to nie jest tak, że już się skończyło, tylko ten proces oczywiście jest postępujący. No i w związku z tym też te różne między nami fluktuacje relacyjne też zaczynają bardziej być osadzone na tej takiej prawdziwej naszej szczerości. I bo się siebie lepiej znamy, też lepiej potrafimy siebie określić dla innych, do innych. No i oczywiście w efekcie zdecydowanie lepiej nam te różne elementy wychodzą. Czyli te relacje zaczynają, one już nie są takie drugopoziomowe, takie ostre, takie toksyczne, tylko one się zaczynają robić takie lekkie, przyjemne, takie po prostu jesteśmy w relacji z kimś, bo chcemy. A nie, że musimy, bo wypada, bo to się opłaca, bo ktoś tam ten kogoś zna, bo jest ta osoba jakaś tam, powiedzmy, lubiana, może nam coś załatwić. Te treści wszystkie już zupełnie odeszły i już w tej chwili jesteśmy ze sobą, bo po prostu chcemy. A z kim nie chcemy, no to nie chcemy, to też już nie prowadzimy tych relacji w ten sposób na siłę, a przynajmniej to jest jakiś punkt, do którego się większość z nas na pewno zbliża i myślę, że już niedługo dojdzie. Czyli możecie też odczuwać oczywiście samotność większą, bo jeszcze nie poznaliście nowych osób, a już nie macie ochoty utrzymywać sztucznych relacji opartych na jakichś takich
treściach bardziej właśnie zawistnych, jakichś takich plotkujących i tak dalej, więc może tak być, że jeszcze chwilę, ale za jakiś czas może gdzieś tam się zacznie coraz więcej ludzi pojawiać, właśnie ci z Was, którzy gdzieś tam cierpią na, powiedzmy, samotność, czyli nie mam starych znajomych, bo ci starzy znajomi przestaliśmy się dogadywać, nowych jeszcze nie poznałam i jestem sama z tym faktem, no to tutaj zalecam, czy polecam wyjście z siebie w takim sensie, że właśnie wyrażenie większe i takie bardziej odważne swoich treści trzeciopoziomowych, dzięki czemu do tych treści dojdą nowi ludzie, którzy będą z tymi treściami gdzieś oscylować i tak dalej. Jeżeli jesteśmy wypełnieni treścią, która jest smutna, negatywna, gdzieś tam powiedzmy taka osamotniona, się czujesz, czy to wtedy gdzieś tam, czy samotny się czujesz, to wtedy te treści są na przestrzeni, przez przestrzeń postrzegane, więc jakby przestrzeń reaguje w stosunku do tego, co Ty wysyłasz, w miarę skutecznie. Więc jeżeli się czujecie osamotnieni, to musicie coś z siebie dać na zewnątrz, jakąś treść wyjść, jakąś inicjatywą i wtedy na pewno zaczną powolutku pojawiać się nowe osoby, które w Waszym otoczeniu mogą być. Tylko że uwaga, w tej chwili już raczej będzie ciężko o budowanie takich treści, takich głębokich, drugopoziomowych, właśnie o takim silnym połączeniu, tylko to będzie taka lekka, przyjemny początki przyjaźni, lekkich przyjaźni, czyli bez tych zobowiązań ciężkich, bez jakichś zaborczości wzajemnych, czy zazdrości itd., itd. Jeżeli jeszcze gdzieś tam takie relacje między Wami a innymi istnieją, no to warto już gdzieś tam powolutku zmieniać ich kształt. Okej, dobra, no to to jest to, jeżeli chodzi o relacje. Druga kwestia, to jest mi się to jest moja najbardziej chyba najciekawsza rzecz, którą ja ostatnio zaobserwowałam i ona jest bardzo fajna dla nas w ogóle jako ludzkości, ponieważ w związku z tym, że my po prostu wyrastamy z systemu, ponieważ nas jest więcej, którzy myślą, którzy chcą się rozwijać, którzy postrzegają świat coraz szerzej, wyrastamy z tego systemu, który był dostosowany póki co do systemu wierzę, a nie myślę, no to teraz będziemy bardziej wiedzieć i myśleć, a nie tylko wierzyć, czyli wszystko, co będzie, co jest oparte na wierze, zaczyna być mocno takie, powiedziałabym, podważane, czyli już takie trochę, już nie jest to to. No i teraz w związku z tym, ten nasz stary system mocno spowalniał na przykład badania naukowe. A dzięki temu, że to uspójnienie, które trwa na przestrzeni, daje nam super możliwość coraz szerszej perspektywy, coraz większego zaufania do intuicji. No bo w gruncie rzeczy, skoro tracimy drugopoziomowe, jak ja to mówię, ciepełko, które nas zawsze poklepie po ramieniu, które nas pocieszy, na zasadzie nie mają gorzej, ty się nie przejmuj, albo ona jest taka śmaka, to ty się w ogóle, co ty się przejmujesz jej opinią? Jakby w momencie, kiedy już tego nie mamy i czujemy się w jakimś dużym stopniu osamotnieni jeszcze przez chwilę, chcąc nie chcąc, że już wiemy, że nie chcemy polegać na zdaniu czy opinii innych, więc musimy używać swojej własnej intuicji, czyli zaczynamy rozważać faktycznie to, co nam nasza własna intuicja podpowiada, więc ta intuicja wzrasta i nam przede wszystkim nasze zaufanie do tej intuicji wzrasta. Czyli dzięki temu mamy coraz szerszy, taki jakbym powiedziała, widnokręg, czyli coraz dalej widzimy, coraz większe horyzonty mamy, które wynikają z nas, czyli one są autentyczne. One nie są nam narzucane, nie są w żaden sposób wymuszane, tylko one wynikają z nas samych. Właśnie z tych decyzji, o których wcześniej powiedziałam, że już ten drugi poziom taki oparty na takim plotkowaniu czy doradzaniu się ciągle kogoś innego, to już tak robi się coraz mniej ważne, więc musimy słuchać siebie. To, co już mówię od kilku miesięcy, to słuchajcie siebie, stawiaj na siebie, ty, ale to nie ma być egoizm, tylko ma być takie skoncentrowanie właśnie na tym, czyli to uspójnianie treści, bo to się liczy, to jest ważne dla Ciebie, to Twoje uspójnienie treści, żeby to one budowały Ciebie. No i w związku z tym budowaniem tych treści nam się poszerza, ponieważ no, zachodzi to uspójnienie chcąc, nie chcąc poprzez te próby bohatera, których oczywiście nie znosimy, ale one się i tak dzieją, więc dzięki tym próbom bohatera to uspójnienie treści zachodzi, więc nam się automatycznie poszerza świadomość, więc w związku też z tym poszerzaniem świadomości widzimy coraz szerszą perspektywę, coraz większą perspektywę, coraz
większy ten horyzont zdarzeń. A co za tym idzie? Wytwarza się w nas naturalna potrzeba nauki, badań. I dzięki temu, że wyrastamy ze starego systemu, w którym już gdzieś tam ta nauka mocno była przyhamowana, przyblokowana, a przede wszystkim bardzo spowolniona, bo zawsze był argument nie, bo nie, nie, bo nie ma pieniędzy, nie ma tego, wego, tam, da, da, da. Więc nauka generalnie gdzieś w jakichś zakamarkach laboratoryjnych, oczywiście gdzieś tam coś się działo, lub w jakichś tam piwnicznych zakamarkach rządowych, o których światło dzienne niewiele wie na co dzień. Natomiast to właśnie w tej chwili, czyli te badania naukowe będą w tej chwili zdecydowanie dalej się posuwać. Będzie tych odkryć naukowych znacznie więcej. Dzięki temu sam to potencjał do zmian oczywiście wywołuje, więc te zmiany, które będą wynikały z faktów naukowych, które w tej chwili się będzie coraz więcej ich pojawiać, będą miały bezpośredni wpływ na kształt naszego systemu. I następny element, oczywiście ja Wam obiecałam i oczywiście mam zamiar to zrobić na dniach, postaram się jak najszybciej stworzyć, zrobić film na temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na ludzkość, ale ja to zrobię inaczej niż ani nie będę tego negować, ani nie będę tego chwalić, tylko chciałam Wam przedstawić mój punkt widzenia, jak by to mogło być, gdybyśmy, jak to prawdopodobnie najbardziej potencjalny i najlepszy scenariusz dla nas będzie w obliczu tego rodzaju technologii. I właśnie ta technologia również będzie miała dosyć duży wpływ na kształtowanie naszego systemu i naszego sposobu myślenia, co nie oznacza, że ona będzie miała na nas wpływ jako sztuczna inteligencja, tylko raczej fakt obecności i pilnowania jej w jakikolwiek sposób będzie miał wpływ na nasz sposób myślenia. Także tutaj fajnie się będzie będą się te tematy zazębiać, bo właśnie zachodzi do uspójnienia. Czyli my jesteśmy coraz starsi i my już wiemy coraz więcej na swój temat. Wreszcie rzeczywiście coraz skuteczniej i coraz lepiej rozumiemy swoją tożsamość, więc to też będzie miało bardzo duży wpływ na naszą przyszłość jako cywilizacji, ale przede wszystkim właśnie ta chęć poznawania rzeczywistości właśnie dzięki tej intuicji, właśnie dzięki temu poszerzanemu się bez przerwy horyzontowi, to właśnie temu upadku drugiego sposobu, drugiego poziomu, gdzie już takie przepisywanie i tak dalej od siebie prac magisterskich czy innych prac naukowych nie będzie miało sensu, więc w nas rzeczywiście będzie wzrastała taka naturalna, w pewnym sensie można powiedzieć dzika ciekawość, która będzie wpływała na te badania naukowe, które nagle będą odblokowywały ograniczenia wynikające właśnie ze starego systemu, więc tutaj będzie transformacja, będzie przechodzenie i zaktualizowanie tego systemu do nas samych. No i teraz tak, teraz już to było tyle, jeżeli chodzi o dobre wiadomości. Ja uważam, że to jest super, bo ta nowa technologia w tej chwili przestanie wchodząca do życia codziennego, której się część z Was bardzo boi. Dlaczego my się jej boimy? Dlatego, że my się boimy, że ona będzie osadzona na nieodpowiednich kodach źródłowych. I właśnie dzięki temu, że my się teraz zmieniamy, to już dorastamy powolutku do momentu, kiedy technologię, którą będziemy chcieli wypuścić już do świata, która ma między nami funkcjonować, nie mam na myśli tylko SI, tylko generalnie, to będzie już technologia oparta o nas samych. Więc właśnie na tym polega cały dowcip, że dzięki temu, że my będziemy coraz lepsi, to również dla innych, dla nas samych, również będzie to miało znaczący wpływ na technologię, a ta z kolei będzie miała znaczący wpływ na kształt systemu. Więc to są takie ostatnie podrygi, jak to się mówi, ugotowane ostrygi i z czasem, w przeciągu najbliższych kilku lat, naprawdę będzie hybrydowe podmienianie starych rozwiązań, staroświeckich rozwiązań nowymi. Dobrze, to więc ja tutaj jeszcze spojrzę. Dzięki temu większemu poczuciu uspójnienia też zacznie się inaczej kształtować nasza współpraca, czyli będziemy chętniej do siebie wychodzić i nie będziemy się tak siebie wzajemnie bać, a czy na pewno, a czy może chce mnie oszukać, a to, a ta, da. Tego już też coraz mniej będzie, więc nawet jeżeli ktoś mnie będzie chciał oszukać, to ja już znam siebie na tyle, że wiem, że sobie dam radę, także tutaj naprawdę są wysokie, fajne horyzonty się zaczynają tworzyć. No dobrze, to jeżeli chodzi o,
o ten element tak zwanych dobrych wiadomości, a teraz trochę złych. Znaczy one są bardzo w sumie niewielkie, tylko że na to nastawmy się, że w związku z uspójnianiem treści, no jakby tam jak to się mówi, gdzie się rąbie drzewo, tam lecą wióry. Więc przy tym uspójnianiu treści następuje również oczywiście synteza treści, więc jest spory odrzut tych, co są niepotrzebne, które zawadzają. Więc to są treści, które wchodzą w chaos. I one, te chaotyczne treści, mogą, możecie na to zwrócić uwagę, trochę takie głowy, dookoła, oczy dookoła głowy, bo te treści, ten chaos, który gdzieś tutaj cały czas wokół nas może nam tak przysporzyć kłopotów, przede wszystkim związanych ze stratą. Te straty będą finansowe, czyli nietrafione inwestycje lub jakieś tam pozapominane jakieś inwestycje, czy coś nie tak z pieniędzmi. Także na to zwróćmy uwagę, że gdzieś tam te finanse mogą, trzeba trochę delikatnie do nich podchodzić, bo przez ten chaos straty mogą być. Czy nasze niedopatrzenia, nasze olewactwo i tak dalej, może doprowadzić do tam jakichś takich różnych dziwnych historii. Wszędzie tam, gdzie coś się wydarzy, jeżeli chodzi o finanse, to tam jest na pewno nieciągłość, na którą warto zwrócić uwagę. Ona się objawia tylko zewnętrznie w ten sposób, ale trzeba też zwrócić uwagę, co to wewnętrznie dla Ciebie oznacza, że akurat w tym miejscu była strata finansowa. Dobra, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są znowuż straty związane ze zdrowiem i z przedmiotami. Czyli dalej wisi nad nami potencjał wypadków, no więc na to należy cały czas zwracać uwagę, żeby jakoś, znaczy zwracamy uwagę i tak to się dzieje, ale tak tylko mówię. No i te różne na zdrowiu historie, czyli gdzieś tam ta uwaga na to zdrowie też powinna być kierowana. Czyli tutaj gdzieś ten taki większe spojrzenie na swoją dietę, większe na swój odpoczynek i tak dalej, tak dalej. Czyli generalnie kwestie zdrowotne, bo mogą występować różne niuansiki związane również z pracą matrycy, bo to nie tylko umysł się uspójnia, to co się dzieje w umyśle, to też ma wpływ na matrycę. Z jednej strony może być cudowny proces uzdrowienia, mogą takie elementy występować, że nagle ktoś ozdrowieje, bo sobie pouspójniał treści i one się w ciągu 3 miesięcy mogą wpływać na matrycę fizyczną, najczęściej tak jest, więc zaczyna być proces uleczania. Z drugiej strony mogą też przywalić tam te treści, gdzie jest ten chaos, więc jeżeli chorujecie, czy... Bo wypadki to powiedzmy, że pół biedy, ale jeżeli są jakieś chroniczne choroby, jakieś sytuacje, które Was gdzieś tam dołują, no to zwróćcie uwagę, w jakim to jest oczywiście narządzie i czy można to z pozycji umysłu uspójnić, czyli dopracować, czyli pogodzić się z czymś, wziąć coś, połączyć i to wpuścić w ruch. Ale no właśnie, wpuszczenie w ruch to oznacza wprowadzenie tego na przestrzeń. Więc to nie tylko teoretycznie, co do zasady w głowie, tylko to trzeba też gdzieś na zewnątrz tą sytuację umieścić i ona musi się zacząć dziać, czyli musisz to chociażby zwerbalizować, chociażby to powiedzieć. No, więc tutaj na te straty zwróćmy uwagę, na siebie i na swoje zdrowie również zwracamy uwagę. No i tyle na dzisiaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że też będzie za kilka dni zrobię aktualizację, ale też najpierw chciałabym zrobić tą sztuczną inteligencję, która tutaj w ogóle nawet myślę o serii filmików na temat sztucznej inteligencji. No i cóż, i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam to coś pomogło i już wiecie, skąd na przykład mogą być właśnie jakieś straty finansowe, czy z tym coś związanego, czy straty zdrowotne. Aha, no i też mogą zwracać uwagę na to, że mogą się przedmioty gubić. Możecie coś zgubić, później to znaleźć, kiedy to już nie będzie potrzebne, albo coś w ogóle zgubić już na amen. Coś, co było Wam w tym momencie bardzo potrzebne, więc no, to jest to. No dobrze, nic w przyrodzie nie ginie, więc po prostu gdzieś się mogło znaleźć w innym miejscu. No, ale to sami zobaczycie, tylko zwracam Wam na to uwagę. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. I cóż, i do następnego filmiku. Trzymajcie się, pa!